Power Flat to gama wędzisk federowych, ale także do metody. To, co nam się w nich podoba, to bardzo dobre wyważenie kija, efektowne korkowe zakończenie rękojeści i blanki wykonane z lekkiego węgla. Kij ten jest po prostu ładny. Łowić takim zestawem to czysta przyjemność, a przecież i o to w tym chodzi. Na rynku pojawiła się nowa seria federowych kołowrotków marki Cresta, nawiązująca do linii wędek tego producenta i polecana jako komplet. Jest to zestaw bardzo dobrze i dokładnie dopracowany. Miłośnicy Federa docenią go za wiele ciekawych rozwiązań. Power Flat, bo tak nazywa się nowa seria wędek federowych Cresty, to ukłon w stronę tradycjonalistów, czyli tych z Was, którzy zwracają szczególną uwagę na to, co dzieje się na końcu szczytówki, a także w wodzie. Cresta Sniper Medium Feder to trzyelementowa wędka występująca w trzech długościach. 3 metry, 3,30 i 3,60 metra. Krótszej otrzymujemy dodatkowo dwie wymienne końcowe szczytówki z karbonu. Ciężar wyrzutu to 80 gram, a długość transportowa to 127 cm. Kij jest bardzo lekki i waży bez kołowrotka jedynie 239 gram. Wspomnieliśmy na początku o zestawie. Do tego kija, do tej wędki, można przykręcić różne kołowrotki, ale naszym zdaniem ten uzupełniają najlepiej i najładniej. To Cresta Solid 4000 SX. Niezawodna i bardzo elegancka konstrukcja. Wędkarze z wieloletnim doświadczeniem być może pokojarzą ten kołowrotek z ubiegłych lat. Producenci w sposób świadomy nawiązują tutaj do najlepszych cech kołowrotka Cresty Match and Feder, produkowanej i niegdyś bardzo popularnej wśród wędkarzy. Cresta zadbała o wybór. Kołowrotek występuje w trzech rozmiarach: 30, 40 i 50 i w każdym z nich pozbawiony jest przełącznika biegu wstecznego. Zabieg ten zastosowano po to, by bezpieczniej i w sposób bardziej precyzyjny korzystać z ultrapłynnego mechanizmu. Wielkim plusem tego kołowrotka jest jego szybkie przełożenie, 6,0 do 1. Spróbujmy zajrzeć do środka. Znajduje się tam 6 łożysk kulkowych i jedno wałeczkowe, system oscylacji S-Carf i precyzyjny hamulec przedni. Z zewnątrz w oczy rzuca się gruby kabłąk z dość mocną sprężyną, płytka aluminiowa szpula i ładna aluminiowa korbka wykonana w technologii CNC z dużym uchwytem. Pojemność szpuli w tej przykładowej 40 to 175 metrów, żyłki o grubości 0,23 mm. Nawój to 91 cm. Kołowrotek jest bardzo lekki, waży jedynie 282 gramy, co w połączeniu z wędką daje nam niewiele ponad pół kilograma w dłoni. Naszym zdaniem to świetny wynik. Lekki, ale bardzo solidny zestaw pozwala nam precyzyjnie odbierać sygnały ze szczytówki, poradzi sobie również z większą zdobyczą, a przy tym nie zmęczy ręki podczas krótkiego, na przykład na lekko dwugodzinnego wypadu nad miejską wodę. Prezentowany dziś zestaw Cresty to wydatek rzędu 520 zł. To światowa marka, która posłuży Wam latami.